Thank you.
des miroirs, un mirage, pistolet, pirate, ta pute, t'es me gosse. しているようです。 もちろんです。 わかりました。 Nie podoba mi się to. Ta porcelanowa dziwka jest niebezpieczna. Spokojnie. Wchodzimy, rozmawiamy, wychodzimy. Hanako-sama ga omachi da. Jedyni goście. Kurwa. Jesteś. Dobrze. Dziękuję za spotkanie. Ja również, Vi. Zanim przejdziemy do szczegółów, wyjaśnię, dlaczego zmieniłam zdanie i dlaczego chcę ci pomóc. Nie byłaś pewna, czy możesz mi wierzyć, że Yorinobu zabił waszego ojca, a teraz... Wiedziałam. Od początku. Wiedziałeś? Wszyscy członkowie zarządu wiedzieli. Nikt, kto interesował się tą sprawą, nie uwierzył w historię o truciźnie. Zbyt wiele szczegółów się nie zgadzało. Skoro wiedziałaś, to czemu nic z tym nie zrobiłaś? Dopiero teraz ruszyło cię sumienie. Nie mam złudzeń. Mój ojciec nie był nieskazitelnym człowiekiem. Gdy trzeba było usuwać swoich wrogów, robił to bez litości. Yorinobu nigdy nie potrafił tego zaakceptować, ale dla mojego ojca cel zawsze uświęcał środki. Dla Saburo Arasaki liczyło się tylko jedno. Wiesz co? Władza. Rodzina. Ja miałam być jej sercem. Dbać o jej ciągłość, stabilność. Nigdy nie występować przeciw niej. Mam wrażenie, że Yorinobu dostał inne wytyczne. Yorinobu podniósł rękę na ojca, ale wciąż jest Arasaką. Nadal należy do rodziny. Nie oczekuję, że to zrozumiesz. Wystarczy, że wiesz, z jakim trudem przychodzi mi wystąpić przeciw własnemu bratu. No dobra, to twój brat, było ci ciężko, niech będzie, że rozumiem. Ale w którym momencie zmieniłaś zdanie? Zaczęłam o tym myśleć, kiedy dostaliśmy ostrzeżenie o naruszeniu protokołów bezpieczeństwa w trakcie parady. Pewności nabrałam, kiedy oddział szturmowy mojego brata prawie mnie zabił w waszej kryjówce. Yorinobu był skłonny poświęcić twoje życie. Ojciec miał co do niego rację. Mój brat nigdy o nas nie dbał. Zostałam wychowana, żeby być sercem rodziny i nadszedł czas, żeby Arasaka wysłuchała mojego głosu. Serce wymierzy sprawiedliwość. Czy masz przy sobie Soul Killera, tak jak się umawiałyśmy? Palec na cynglu. Niczego nie mów. Masz mnie za idiotkę? Chcę stąd wyjść żywa. Gdybym miała nieczyste intencje, wybrałabym inne miejsce. Bardziej dyskretne. Jesteśmy tu, ponieważ wiem, jak uratować cię przed śmiercią. Wprowadzę cię do Mikoshi. Przecież to nie jest fizyczne miejsce. Punkty dostępowe są jak najbardziej fizyczne, a jeden z nich znajduje się całkiem blisko. Gdzie? Tutaj, w Night City. Pod Arasaka Tower. Powinniśmy wyjść. Teraz.
chcesz stąd wyjść? O niczym innym nie marzę. To nie przedłużaj i daj mi jej wysłuchać. To się źle skończy. Usiądź. Mamy mało czasu. Pomożesz mi w zamian za? Mój brat. Czujesz? Właśnie tak pachnie gówno. Nie chcesz w nie wdepnąć. Musi ponieść konsekwencje swoich decyzji. Po prostu to powiedz. Będzie łatwiej. Chcę, żeby poniósł karę. Ciągle kręcisz. Chcesz go zabić. Chcę, żeby Arasaka poznała prawdę. Jak masz zamiar to zrobić? Yori Nobu. Hanako-sama, soro-soro gochitaku ni omodori itadaite. Sugu ni sumu wa. Yorinobu wkrótce zwoła zebranie zarządu, na którym pojawią się przedstawiciele wszystkich frakcji. To doskonały moment, aby poznali prawdę na temat okoliczności śmierci mojego ojca. Wprowadzę cię na to spotkanie. Złożysz swoje świadectwo przeciwko mojemu bratu. Złożysz świadectwo? Czekaj, możemy zacząć mówić wprost? Pomożesz mi się pozbyć Yorinobu. A ja pomogę ci się pozbyć konstruktu. Nie podoba mi się to. Chcesz mnie wykorzystać? Nie. No i? Wkrótce będę musiała wracać, żeby nie wzbudzać podejrzeń. A co jeśli ostatnie? Innych ofert możesz nie doczekać. Wynośmy się stąd. Vi, dobrze się czujesz? Krwawisz. Kurwa. Chyba kończy ci się czas. Nie zwlekaj z decyzją. Przemyślę to. Potrzebujesz powietrza. Teraz. Jak to jest być uwięzionym w windzie ze spierdoloną konsolą. Prosiłem cię. Ostrzegałem. A ty wciąż masz w dupie wszystko, co do ciebie mówię. Teraz ta porcelanowa dziwka wykorzysta cię do swojej brudnej rozgrywki. Odpierdol się. Jeszcze na nic się nie zgodziłem. Wciąż nie rozumiesz, jak działają ci ludzie. Spotkała się z tobą twarzą w twarz. Zdradziła ci swoje plany. A to oznacza, że wbiła cię na widelec. Już z niego nie zejdziesz. Masz jakąś alternatywę? To mów teraz. Nie masz? To zejdź ze mnie do kurwy nędzy. Hej, uspokój się lepiej. Jestem spokojna. Świetnie. Znowu odpływasz? Musiałem ci podać beta-haloperydol. Ale światłowstręt to dobry objaw. Oznacza, że atak nie uszkodził nerwu wzrokowego. Skąd się to wzięło? Przywlokłaś się tu poobijana. Wystraszyłaś Misty. Zrzuciłaś ze stołu mojego pacjenta. I zażądałaś, żeby cię natychmiast, kurwa, poskładać. Powiedz mu, że to był twój anioł stróż. Nie byłam do końca sobą. Wiem. I to mnie martwi.
Mów wprost, co się dzieje. Dotarłaś do punktu krytycznego. Spróbuj ostrożnie usiąść. Niczego nie obiecuję. Powoli. Kolejne małe zwycięstwo. Chcesz mi coś powiedzieć, Wiktor? To nie przeciągaj. Myślisz, że jak długo to jeszcze potrwa? Ty mi powiedz. Krótko. Bardzo krótko. Przy następnym ataku nie zdążysz doczołgać się do tego fotela. Wypłaszczysz się w zaułku. To ostatni moment, żeby wziąć sprawy w swoje ręce, rozumiesz? Rozumiem. Masz jakieś propozycje? I znowu? Mam to przeliterować w swoje ręce. Nie moje, ani nie tego tam w twojej głowie. Widzisz tam ten stolik? Widzę. Znajdziesz na nim coś, co pozwoli ci to skończyć na własnych warunkach. Jeżeli uda ci się przejść tych kilka metrów, reszta zależy już tylko od ciebie. Na własnych warunkach, co? Reaper ma słabe poczucie humoru. Zamknij się wreszcie, Johnny. To moja decyzja. Muszę to przemyśleć. Chcesz się zastanowić? Chcesz się zastanowić? Świetnie. Byle nie w tej piwnicy. I do cholery mówisz to na głos. Na głos? Po prostu to zrób. Chyba dam radę. Cokolwiek postanowisz, najpierw stąd wyjdźmy. Hej, V. Słyszałam, co pomyślałaś. Nie powinnaś, przepraszam. Nie musisz. Wiem, co się dzieje. I wiem, że to nie będzie łatwe dla żadnego z was. Jeśli nie chcesz decydować tutaj, znam znacznie lepsze miejsce. Okej, prowadź. Co to za miejsce? Niedaleko. Zabrałam tam kiedyś Jackiego. A co Jackie ma z tym wspólnego? Chodź, to się przekonasz. Ostatnie piętro. Miał równie ponurą minę. Jackie? Jestem skończony, Chica. Już po mnie. Nie brzmi jak Jackie, którego znałam. To było dawniej. Jego matka właśnie odkryła, że trzyma z Valentinosami. Jeśli z jednej strony masz panią Wes, a z drugiej kolegów z gangu, każdy wybór wydaje się zły. Nie miał lekko. Ostatecznie odważył się postawić na siebie. Ale najpierw zaprowadziłam go tutaj. Właśnie o to chodziło. Widzisz? Przychodzę tu, kiedy mam jakiś problem i chcę pobyć sama ze sobą. Ona ma rację. Siadaj i przemyśl to na spokojnie. Mam pobyć sama ze sobą. Trudne zadanie. No to co właściwie Jackie tu postanowił?
Wiesz przecież. Legenda tego miasta. Zostawię cię teraz. Nie śpiesz się. Kurecko mnie wystraszyłaś, wiesz? Myślałem, że się przekręcisz. Wciąż tu jestem. Jeszcze. Wiesz co? Powinnaś do kogoś zadzwonić. Pożegnać się. Czyli przewidujesz ten gorszy scenariusz? Nie. Ale cokolwiek postanowisz, to będzie akcja dużego ryzyka. Jeśli nam się nie uda, po prostu zadzwoń. Jeśli masz kogoś takiego, piguły mogą poczekać. Nie. Pożegnania nie są w moim stylu. Jak chcesz. Przeszliśmy długą drogę do tego miejsca, co? Sama pomyśl. Zaczynaliśmy na pieprzonym świetnisku. Mhm. A potem próbowałeś mnie zabić. O tym mówię. A teraz siedzimy tu sobie i oglądamy panoramę Night City. Żałuję tylko, że nie zobaczę, jak to się skończy. Sam odrzucasz jedyną opcję, jaka nam pozostała. Wszystko jest lepsze od współpracy z tymi ludźmi. Myślę, że trzeba zaryzykować zaraz akurat. Odpierdoliło ci? Czemu jesteś jako uparta? Mam to po tobie. Na pewno. Od tej decyzji nie ma odwrotu. Tak. Nie wściekaj się. Mam na to wyjebane. Mam wrażenie, że pożałujesz tej decyzji. A kiedy to się stanie, ja już nie będę mógł ci pomóc. To może być moja ostatnia akcja. Jeśli się nie powiedzie. Chcę być świadoma. Do zobaczenia w Mikoshi. Johnny? To zostałam sama. Wreszcie. Przyjmuję twoją ofertę. Długo ci to zajęło. W tym czasie Yorinobu zdążył zrobić swój ruch. Co? O czym ty mówisz? Mój brat uczynił mnie swoim gościem w rezydencji w North Oak. Zamknął cię? Tak. A nad moim bezpieczeństwem czuwają jego ludzie. Niedobrze. Co teraz? Nie możemy czekać. Muszę się stąd wydostać, a ty mi w tym pomożesz. Gdzie jesteś? W klinice mojego Riperdoka Wiktora. To na tyłach sklepu Mistis Esoterica. Zaraz kogoś po ciebie wyślę. Podwiezie cię do rezydencji. A potem wspólnie złożymy mojemu bratu wizytę w Arasaka Tower. To ty, Vi? Czy... Tylko ja. I co teraz? Czekam na kierowcę. Chodź do środka. Poczekamy razem. Skoro musisz chwilę poczekać, mogę postawić ci tarota. W
porządku. Niektórzy wierzą, że niepewność jest złem i wróżą, żeby się jej pozbyć. Inni twierdzą, że złem jest zmiana, ale to nieprawda. Każdego dnia, w każdej minucie stajemy się innymi ludźmi. Bać trzeba się nie zmiany, tylko tego, kim możemy się stać. Musimy mieć pewność, że zmierzamy we właściwym kierunku. Wymyśliłam ten układ specjalnie dla ciebie i John'ego. Twoja przyszłość jest jego przyszłością i na odwrót. Jestem gotowa. Zacznijmy od ciebie. Głupiec. To było do przewidzenia. Było, ale źle to interpretujesz. Głupiec oznacza początek podróży, zapowiedź czegoś nowego. To takie wewnętrzne dziecko, ciekawe świata, czasami naiwne i lekkomyślne. Myślę, że właśnie taką cię poznałam. Mag. Człowiek o dużym talencie, ktoś bardzo charyzmatyczny, przywódca. Pasuje do John'ego. Karta jest odwrócona. Może oznaczać skłonność do nałogów, zaburzeń psychicznych. No, zdecydowanie, Johnny. Jest jednym wielkim zaburzeniem. Ostatnie karty dotyczą waszej przyszłości. Diabeł. Te karty... Masz jakiś inny zestaw? To nie jest śmieszne, V. Odwrócony diabeł to zależność i brak kontroli. Walka o władzę, agresja, zło. Cokolwiek planujesz, potraktuj go jako przestrogę. No dobrze, a Johnny? Księżyc. Księżyc. To chyba nie tak źle. Nie wiem, V. Księżyc to tajemnica. To chyba po ciebie. Zaraz, czy to limuzyna Arasaki? Zgadza się. V, Jackie zginął od kultych ludzi, a ty idziesz z nimi na współpracę? Myślisz, że nie pamiętam? Też mi się to nie podoba, ale inne opcje byłyby jeszcze gorsze. Nie da się usprawiedliwić zdrady przyjaciela. Nie masz prawa mnie osądzać. Zmieniłaś się na gorsze. Czyli to tutaj trafiła technologia Arasaki. Uroczo. A gdzie Reaper? Wróży na zapleczu ze szczurzego gówna? Oczywiście. Wywróżył nawet, że zaraz obije ci tę niewyparzoną mordę. Ostatnim razem poskutkowało, pamiętasz? Bardzo dobrze. Pamiętam też, o czym rozmawialiśmy potem. O konstrukcie, który będzie wpływał na twoje procesy decyzyjne. Konstrukcie, który za życia odpalił dwie nuklearne głowice w Arasaka Tower. I nagle zgłaszasz się z tym konstruktem w głowie na ochotnika do porządkowania spraw w Arasace. Ciekawy zbieg okoliczności, prawda? John jest wytłumiony po beta-blokerach, a ja mam gdzieś Arasakę. Tu chodzi o moje życie. Będę cię obserwować. Idziemy. Za chwilę będziemy. Dlaczego nie dzwoni? Kto? Hanako? Naprawdę nie wiem, co tutaj robisz ze swoim przenikliwym umysłem. I co robię tu ja? Wożąc panią V. Możesz to robić trochę spokojniej. Rozwalisz wóz. Nie jestem twoim szoferem. Nie na to się pisałem. Żadne z nas się na to nie pisało. Zamknij się i jedź.
Teraz uważaj. Wóz ma sygnaturę Arasaki, ale za bramą czeka nas kontrola. Zachowuj się naturalnie. Albo raczej siedź spokojnie i wszystko pójdzie gładko. Coś nie w porządku? Nikt nie ma prawa wjechać na teren rezydencji. Kurwo! Oszalałaś? Pieprzyć to. Co robimy? Nie pozwolą nam się do niej zbliżyć. No to trzeba będzie po nich przejść. To twoja działka. Idź po Hanako, a ja zorganizuję na mafałkę. Jestem w sypialni w środkowej części budynku. Anders, ściągniesz afałkę. Ale najpierw trzeba zneutralizować czwórkę strażników. To twoje zadanie, Vi. Zneutralizować, tak. Zagłuszę ich komunikację. Nie wezwą posiłków. Kolejnych 5 strażników na zewnątrz. I netrunner w garażu po lewej. Już wiedzą. Trzeba ich zneutralizować. Wszystkich. Cholera jasna! Musi mieć jakieś wzmocnienia! Skończysz w dziurze w ziemi! Kurwa!
Torinobu zdjęcie. Czekam. Zaraz będę nad rezydencją. Dobrze. Ląduj przy basenie. Ci ludzie po prostu nie zostawią mi wyboru. Mamy coś do zrobienia. Jeśli to ma się udać, lepiej weź się w garść. Nie muszę. Po prostu... Biodine Technologies osiągnęli znaczny postęp w walce ze stwardnieniem rozsianym. Chyba właśnie zaczęła się wojna. Wojna. To duże słowo. Nawet kiedy wypowiada je córka Saburo Arasaki. Skąd ta myśl? Po prostu liczę. Ty, ja i Herman to trzy osoby. Właściwie dwie. I pół. Tak czy inaczej, to mało przeciwko całej Arasace. Mój brat to nie jest cała Arasaka. Przynajmniej jeszcze nie teraz. On o tym wie i dlatego otacza się tymi kryminalistami pokroju Adama z Maszera. Nie wiem, czy mnie to pocieszyło. Jesteśmy sami. Takie są fakty. Mój ojciec był sam, a zbudował imperium. Zapraszam. Za wcześnie naszą pana. Ale jeśli to pomoże ci się uspokoić, komuś jeszcze trzęsą się ręce? Czemu nie? Może to rozjaśni mi w głowie. Nie czuję smaku. Dziwne. Dziwne, że dopiero teraz. O czym ty mówisz? O twoim ośrodkowym układzie nerwowym. Jest w strzępach. Następny będzie słuch. Potem wzrok. No to trzeba się śpieszyć. Kiedy tylko rozliczę się z Yorinobu, zajmiemy się tobą. Masz wszystko przygotowane? Oczywiście. Wytrzyma? Powinna. Wytrzyma.
Żebyś mi przedstawiła swój plan. Co, jeśli nie ma żadnego? Nie pogrywaj ze mną, Hanako. Plan? Wtedy podczas parady mieliście jeden plan z Takemurą. Chwilę później nic z niego nie zostało. A jednak jesteśmy tu teraz. Wiesz czemu? Bo czasem trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. To właśnie wtedy zrobiłam. Dzięki tobie. Masz bardzo szczere spojrzenie. Tak chcesz przekonać zarząd Arasaki? Mam na nich patrzeć? Z bronią w gotowości. Jeśli mój urok nie zadziała, sięgamy po ostrzejsze argumenty. Rozumiem. Dopiero zrozumiesz, jak oni wszyscy. Dokąd my właściwie idziemy? To jest jeden z najpilniej strzeżonych sekretów całej Arasaki. Chwila. Czy to... Gabinet ojca. Wierna replika jego tokijskiego biura. Kazał je odwzorować we wszystkich placówkach Arasaki. Każdy przedmiot. Każdy szczegół. Żeby mógł z nich korzystać z zamkniętymi oczyma. Właśnie tak jest. Przezorny, drobiazgowy. Był. Że co, proszę? Chciałaś powiedzieć był. Symbole są trwalsze, niż ci się wydaje. Pytanie, czy liderzy frakcji są jeszcze wierni wartościom Arasaki? I czy będą mieli odwagę przyznać się do błędu? A zatem? Mam wrażenie, że tracimy czas. Myślisz, że jest na to szansa? Większa, niż może się wydawać. Chodź. Idziemy w dół? Mówiłam ci, że punkt dostępu do Mikoshi znajduje się pod Arasaka Tower. Zanim przerwiemy spotkanie zarządu, musimy zrobić coś jeszcze. Co?
Czemu wciąż mam to cholerne wrażenie, że nie powiedziałaś mi całej prawdy? Ponieważ nie powiedziałam ci całej prawdy. Jestem ostrożna. Myślałam, że sobie ufamy. Teraz sobie ufamy. I dlatego tu jesteś. Ale wcześniej, zaraz po tym, jak mnie porwaliście, musiałam się z nim skonsultować. Z kim? Z moim ojcem. Usiądź, proszę. To zajmie tylko chwilę. Tworzył repliki nie tylko swojego biura. Co? Oto-sama. Kono-hito yo. Omae wa waga-sha kara nusumi o hatarayta. Nezi-ai. Sara ni wa musume no yukai ni katan shi, kondo wa musuko o homuri saro to shite iru. Arasaka ni zaibun to urami ga aru yo da na. Zgadza się, skurwysynu. Wi! Pozdrowienia od Silverhanda. Hanako no iu tori da na. Tashika ni tada mono de wa nai. Ikimashou. Kanojo ga baka na koto o shidekasu mae ni. Junbi wa ii zo, Hanako. Hajimero. Oto-sama. To wszystko. Możemy iść. Chodźmy stąd. Ja... Kurwa, Johnny. Nie teraz. Jeszcze tylko trochę, Vi. Dasz radę? A mam jakiś, kurwa, wybór? Nie. Spokojnie. Będę spokojna, jak to się skończy. Teraz trudniejsza część. To twoi ludzie? Można tak powiedzieć. Można? Nie wiem, na ile są wierni mnie, a na ile moim pieniądzom. W twoim przypadku chyba na jedno wychodzi. Zawsze szczera do bólu. Podobno po to tu jestem. Zresztą mniejszą motywację. Grunt, żeby strzelali we właściwą stronę. Tylko w ostateczności. Czyli kiedy nasze argumenty nie przekonają zarządu. Jeśli nie kiedy. I co wtedy? Mam ich zneutralizować? Po prostu trzymaj broń w gotowości. I nie odzywaj się, dopóki nie dam ci znaku. Bez względu na to, co się stanie, musisz mi ufać. To tylko jedna wyspa. 12 tysięcy ludzi. Można ich jakoś relokować. Na tym archipelagu jest dużo wysp. Ach, to brzmi jak kosztowna... Spóźniłam się. Przepraszam. Hanako, co tutaj robisz? Mój brat. Gdzie on jest? Powiedział, żebyśmy rozpoczęli bez niego. Zatem musimy zacząć bez niego. Zaczniemy co? Omówimy kwestię usunięcia go ze stanowiska CEO Arasaki. Chyba się przesłyszałem.
Co? Co ty robisz? Nie możesz tu... Wyjaśnij, co to ma znaczyć. To twoje miejsce, Vin. Pozwolisz? Wszyscy czekamy. To jakiś skandal. Dziękuję. Yorinobu zamordował mego ojca i wykorzystał jego śmierć do swojej wojennej retoryki. A wy o tym wiedzieliście. Wszyscy. Interesujące. Bzdura. Licz się ze słowami. No właśnie. Słowa, słowa. Masz coś więcej prócz nich? Mam. Naocznego świadka. Łatwo łyknęliście kłamstwa Yorinobu. Zbyt łatwo. Było wam to na rękę? Ten kabaret zaczyna mnie nudzić. Czy ktoś może wezwać ochronę? Pewnie, czemu nie? Niech idą prosto do Yorinobu i zapytają, co stało się w Konpeki Plaza. Ale niech wezmą broń, kiedy wasz szef jest wkurzony, zaczyna dusić ludzi. To poważne oskarżenia. Nawet bardzo, ale tylko oskarżenia. Jeżeli nasze słowa nie wystarczą, może przekona was mój ojciec. Ach tak. Misangi hoty to Yasuromi. Arasaka-sama. Akago no you ni mamma to damasareta ga, hiyorimi shugi ni hashitta ga, izure ni seyo, kare ni mo yakuin de aru mono tachi ga nanto nasakenai. To? To niby ma nas przekonać? To jakaś tania sztuczka. Maheto, omae ga militekuto no senben sensu o yuryo shite ita toki, watashi wa kou itta hazu da. Omae ni wa 3つのものが欠けている。自信、知性、そして根性だ。荒坂様。見たところ、あれから何も変わっていないようだな。と、naprawdę on。サブロドモ、co mamy robić? 花子の指示に従え。花子の発する言葉は、すべて私の言葉同然だ。Obiekcje? Co się dzieje? Ktoś ma obiekcję. Kto aktywował blokadę? To ty? To twój pomysł, Hanako? Zamknąć nas tutaj, żebyśmy się pozagryzali jak szczury w klatce? Słyszycie? Sprowadziłaś tu więcej śmieci z ulicy? Osłaniajcie mnie, przeładowuję! Zneutralizować. Nie sądziłam, że posunie się tak daleko. Zbiorę ludzi i odzyskam kontrolę nad Arasaka Tower. A ty znajdziesz mojego brata. Tą windą dostaniesz się do górnego atrium, a stamtąd na piętro Yorinobu. Chcę go żywego. Żywego? Po tym wszystkim? To wciąż mój brat. Jeśli spadnie mu włos z głowy, nasza umowa będzie nieważna. Ej, hajime nasai. Tatemono zentai yo. Zachować dystans. Sore de ii. Ani no buka ga... Masz się podporządkować.
Zneutralizować zagrożenie! Przegrupować się! W końcu korytarza znajduje się atrium oraz szyby wind. Tylko ostrożnie. Otrzymuję komunikaty o walkach na tym poziomie. Halo? Halo, gdzie jest? Wszystkie windy. Moi ludzie zaraz odbiją pomieszczenie kontrolne. Środkowa winda na trzecim poziomie. Szybko.
intruzkę! Nie! Mamy intruzkę! Nie wiem, co robi! Bardzo dobrze. Kolejne schody znajdują się po przeciwległej stronie. Przegrupować się! Nie we mnie! Tylko nie we mnie! Blokada ściągnięta. Uważaj. Ludzie Yorinobu zabezpieczyli pozycję. Dołączę do ciebie, kiedy opanujemy sytuację. Rok 2067. Ochroniarz Arasaki osłania japońskiego cesarza przed kulą zamachowca. 2071.
Korporacyjne oddziały zapobiegają zamieszkom San Francisco, ratując miasto przed ruiną. 2074. W Rio de Janeiro dochodzi do serii zamachów terrorystycznych. Dochodzenie Arasaki kończy się egzekucją. Zaraz dostaniesz wsparcie na kamerę. Zajęliśmy się ochroną. Przed tobą duże pomieszczenie. Obstawiają je najlepsi ludzie mojego kochania. A moi netranerzy zajęli się drzwiami. Możesz iść dalej. Adam Smasher. Tego się obawiałam. Tak.
zniszczycie. Chodzi do historii. I co ty na to, Johnny? Zezłomowałam skurwysyna. I to nam musi wystarczyć. A ty, Smasher, nie próbuj wstawać. Złomiarze zaraz tu będą. Prawie... jest. Ja również. Pamiętaj. Yorinobu nie może spaść włos z głowy. Pamiętam. Chcesz mu sama dać klapsa. Ty?
Gdzie moja siostra? Za chwilę tu będzie. Do tego czasu mam cię pilnować. Więc niczego nie próbuj. Czego miałbym próbować? Wykorzystałem już wszystkie możliwości. Tego nie będziesz potrzebować. Została w nim tylko jedna kula. Nie jest przeznaczona dla ciebie. Spójrz sama. Co tu widzisz? Terror. Dużo niepotrzebnej śmierci. Niepotrzebnej? Przecież przegrałeś. To oni przegrali. Kyoto. Dubaj. Paryż. Ci ludzie mieli dziś szansę, ale ją stracili. Szansę? Szansę na co? Żeby zapomnieć o strachu. To jest twój sposób, żeby ludzie przestali się bać? Zabić ich? Nie rozumiem. Strach. Odkąd pamiętam. Tego jednego nie mogę mu odmówić. Wiedział, jak wzbudzić strach. Saburo. Powiedział mi kiedyś, że każda wartość to tylko chorągiewka na wietrze. A wiatrem jest strach. A potem... wiesz, co zrobił? Dmuchnął mi prosto w twarz. To był ten jeden raz, kiedy się pomylił. A inni... na nich to działało. Bali się go. Nawet teraz, sama widziałaś, tych durniów przeraził trup gadający z pudełka. Żałosne. Mogłem to zmienić. Gdybyś tylko się nie wmieszała. I pomyśleć, że kiedyś miałeś swój gang. Porzuciłeś wszystkie stare ideały dla władzy. Władzy? Naprawdę? Władzy? 50 lat temu terroryści wysadzili ten budynek w powietrze. Coś o tym słyszałam. I? Co to dało? Niewiele. Nic! Wyciągnąłem z tego lekcję. Skoro podkładanie bomb to za mało, co jeszcze można zrobić? Stać się bombą. Hanako. Nisa. お前がそこにいる。やめて。人の前よ。 Dziękuję, Vi. To już wszystko. Nie wszystko. Dotrzymam swojej części umowy. Pójdziesz z Hellmanem. A ty? Ja zostanę z bratem. Chodź. Czas zająć się tobą. Los to jednak kawał skórzy syna, prawda? Co? Poświęcasz całe życie na walkę z czymś. Tylko po to, żeby na koniec stać się tym samym. I ten dosłownie.
Hanako, Arasaka dotrzymała słowa. Patrzę na ciebie i wspominam chwilę, gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy. Nadal jesteś tą żałosną, drobną złodziejką. Nic się nie zmieniło. Poznałam cię już trochę i wiesz co? Ta poza wiecznie wkurwionego buntownika nie robi już na mnie wrażenia. Czuję się, jakbym oglądał samego siebie na starej fotografii. Rowcard, wielu innych. Zdradziłem ich, tak jak ty zdradziłaś mnie i siebie. Nie masz prawa mnie osądzać. Mylisz się. Biochi by wymieszał nie tylko wspomnienia. Granica między tobą a Silverhandem zatarła się już dawno temu. I dlatego możesz patrzeć na mnie z góry? Jestem Vi, która opłakuje Jackiego i Vi, która wścieka się na mama o Brigitte. Jestem też twoim wyrzutem sumienia. A ty? Kim jesteś? Jestem Vi, która postanowiła nie umrzeć. To uczucie prowadziło Silverhanda przez całe życie. Jedna myśl. Nie oglądać się za siebie, nie oglądać się na innych. Z podniesioną głową patrzeć w oczy śmierci. Nigdy nie miałeś monopolu na bunt. Nigdy nie mieliśmy monopolu na prawdę. Jesteśmy systemem naczyń połączonych. Jeżeli przyszłaś coś mi powiedzieć, to znaczy, że chcesz to powiedzieć sama sobie. Chcę się rozstać w przyjaźni. Czy to jeszcze możliwe? Posłuchaj, leżę na stole operacyjnym, a Arasaka usuwa biochip z mojej głowy. Wiedziałeś, że to się tak skończy. Że nadejdzie w końcu dzień, kiedy będę chciała wrócić do normalnego życia. Już nigdy nie będzie normalnego życia. Wytną część nas i zostanie ziejąca pustka. Mieliśmy przecież umowę. Ja zostaję, ty odchodzisz. Umawialiśmy się na wspólną walkę i braterstwo broni. I zwyciężyliśmy. Lepiej umrzeć z podniesioną głową, niż żyć na kolanach. Sprzedałaś część siebie. Warto było. A, boisz się, że wpadniesz w ręce Arasaki. Nie martw się, skasują cię. Nigdy tego nie rozumiałaś. Nie chodzi o Arasakę. Nie chodzi nawet o życie i śmierć. O co w takim razie chodzi? Oświeć mnie. Zawsze chodzi o zasady. Możesz wymienić ciało na chrom. Możesz spędzić całe życie w braindance'ie. Ale to zasady definiują, kim jesteś. Jeśli się zgubisz, wskażą ci drogę do domu. Jeśli się zatracisz, krok po kroku pozwolą ci odbudować samą siebie. Brzmi niby takim credo żółczony Silverhand. Tego nauczyła go dawna Vi. Ta rozmowa nie ma sensu. Żegnaj, John. Pamiętasz pytanie Dexa? Śmierć w chwale czy żywot spokojnego człowieka? Pamiętam. Przykro mi, że wybrałaś źle. Ponadto wiele funkcji mózgu jest nieaktywnych. Tymczasowo impulsy nerwowe przekierowywane są do neuroprocesora. Kiedy mogę się spodziewać pełnego raportu? Zostanie wysłany przed końcem tygodnia. Jeszcze raz gratuluję sukcesu. Proszę przygotować pokój pacjentki. Nie pamiętam, jak się tu znalazłam.
Niektóre wspomnienia są stracone, inne wrócą z czasem. Spokojnie. Neuroprocesor jest przeciążony. Zdenerwowanie tylko pogarsza sprawę. Czy ja... nadal jestem V? Umarłam. Dwa razy. Wszystko jest w porządku. Nie. Ja... kim ja jestem? Proszę wyprowadzić pacjentkę. Notatnik. Nie wiadomo jeszcze, czy nastąpi progresja. Już samo wycięcie nowotworu było trudne. Jednak prawdziwym wyzwaniem okazała się operacja na engramie. Chodźmy. Czy statek Tezeusza, rozebrany na części i złożony z nich na nowo, będzie tym samym statkiem? Nikt dotąd nie rozdzielał psychicznych bliźniąt syjamskich. Jesteśmy pionierami. Słysząc kukułkę, koniec końców okazuje się, tęsknię za Kyoto. Co? Odpocznij. Później przyjdzie do ciebie doktor. Chodź do mnie. Czekam na ciebie. Przyjdź. News. Saburo Arasaka wrócił do żywych i ogłasza zmartwychwstanie w ciele swojego syna. Saburo został zamordowany kilka miesięcy temu. Okazało się jednak, że zapis jego osobowości został uprzednio skopiowany. Użyto go następnie do nadpisania świadomości jego syna i dziedzica Yorinobu Arasaki. Piorunującą informację przekazano dziś na konferencji prasowej. Minasan, irashi, sohu wa yoku. 枯れ落ちた花は枝に戻らないと言っていました。人は誰も物心ついた瞬間から死を恐れるものです。ついに人類最大の恐怖が克服されました。私、サブロー・アラサカは今息子の体を使い皆さんの前に立っています。 私は
これは過ちでした。私の指揮のもと、アラサカ社は元の姿を取り戻します。決して揺らぐことのない強いアラサカが帰ってくることを約束いたします。ご清聴ありがとうございました。Nie ulega wątpliwości, że to historyczny dzień. Dziś technologia spełniła puste obietnice składane przez religię. Saburo Osama, Makoto ni Omeda. Proszę przygotować się do pomiarów. Ha, a dzień dobry. I mam dobre wieści. Czeka nas seria badań. Proszę nie opóźniać procesu. Badanie płatu ciemieniowego. Należy użyć skanera Kiroshi i przeczytać wyświetlony tekst. Należy użyć skanera Kiroshi i przeczytać wyświetlony tekst. Należy użyć skanera Kiroshi i przeczytać wyświetlony tekst. Czeka nas seria badań. Proszę nie opóźniać procesu. Widowisko, powiada, warto było zobaczyć, jak to dusza swoje życie wybierała. Można było widzieć i taką, co budziła litość, i widzieć śmieszną i podziwu godną. Wystarczy. Test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. Proszę podłączyć się do urządzenia. Rozpoczynam badanie mechanizmu tworzenia reprezentacji nadrzędnych. Pacjentka gotowa do testów. Na czym polegają te testy? Kalibracja urządzenia. Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Szybko i bez zastanowienia. Podróż. Odyseja. Dom. Miasto. Wróg. Arasaka. Zasady. Ja. Zdrada. Johnny. Plantacja kukurydzy. Jak okiem sięgnąć, widać tylko falujące zboża. Słońce oślepia, łodygi roślin rozstępują się na boki. Za nimi zaczyna się obszar, przez który przejechał automatyczny kombajn. O co chodzi w tym teście? O zbadanie empatii. Upał powoduje suchość w ustach. W ziemi znajduje się gniazdo gryzoni. Maszyna rozorała miękką glebę. Widać ślepe noworodki polnej myszy skupione wokół przeciętego na pół ciała matki. Układ jest symetryczny. Przypomina rozetę. Usta zaczyna wypełniać ślina. Wystarczy. To badanie jest konieczne. Powiedziałam dosyć. Wrócimy do tego. I
co pokazał test? To się dopiero okaże. Test funkcji motorycznych. Należy wejść na bieżnię. Badanie funkcji motorycznych. Proszę podłączyć się do urządzenia. A to badanie? Należy iść, stopniowo zwiększając tempo marszu. Co to niby ma udowodnić? Przecież mogę chodzić. Czeka nas seria badań. Proszę nie opóźniać procesu. Jak mi idzie? Proszę oszczędzać oddech. Prędkość zwiększa o 3 jednostki. Kurwa. Wstań. Nie możesz tu zostać. N54 News. Dobry wieczór, Night City. Świat nie może się otrząsnąć z szoku po tym, jak Saburo Arasaka został przywrócony do życia, co należy podkreślić, w ciele swojego syna Yorinobu. List protestacyjny w tej sprawie wystosowały organizacje stojące na straży praw człowieka, religijni przywódcy i szefowie 100 największych korporacji. Jest przejawem pychy, owocem technokratycznej arogancji i dowodem zupełnego upadku moralności. Nasze stanowisko jest jasne. Przejęcie sterów korporacji przez Saburo Arasakę dokonało się z pogwałceniem prawa. Stosowne wydaje się przeprowadzenie międzynarodowego arbitrażu, aby... To jest otwarcie puszki Pandory. Czy naprawdę chcemy żyć w świecie, w którym bogaci są nieśmiertelni? Gdzie mogą odebrać słabszym od siebie wszystko, nie tylko ich osobowość, ale także ich ciało. Arasaka nie jest Bogiem! Arasaka nie jest Bogiem! Życie to nie towar! Życie to... Odpowiedź Saburo Arasaki nie pozostawia wątpliwości i nie zamierza się ugiąć pod żadnym naciskiem krytyki. Arasaka Shanaibu no dekigoto ni kanshite. 外部の方々にとやかく言われる筋合いはありません。生を受けることに許可が必要ない以上、蘇ることも同様であると考えるべきです。私が息子を殺めたなどという主張は事実無根。法的根拠もありません。合意の上での身体の譲与は一種の寄付に分類することができ、殺人には 到底値しません。殺人の条件は生物学的な死です。見ての通り。こ Proszę przygotować się do pomiarów. A gdzie wyniki poprzednich badań? Jeszcze nie skończyliśmy. Dzisiaj zaczynamy nową serię. Dobra, załatwmy to szybko. Test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. Następne badanie. Należy podpiąć łącze osobiste. Badanie mechanizmu tworzenia reprezentacji nadrzędnych.
Pacjentka gotowa do testów. Dlaczego nie mogę użyć tej jebanej kostki? Właśnie staram się to ustalić. Zaczynajmy. Kalibracja urządzenia. Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Szybko i bez zastanowienia, jasne. Choroba. Ja. Bunt. Johnny. Ja. Śmierć. Teraźniejszość. Arasaka. Przyszłość. Miasto. Plantacja kukurydzy. Jak okiem sięgnąć, widać tylko falujące zboża. Słońce oślepia, łodygi roślin rozstępują się na boki. Za nimi zaczyna się obszar, przez który przejechał automatyczny kombajn. Upał wywołuje suchość w ustach, w ziemi znajduje się gniazdo gryzoni. Maszyna rozorała miękką glebę. Widać ślepe noworodki polnej myszy skupione wokół przeciętego na pół ciała matki. Układ jest symetryczny, przypomina rozetę. Usta zaczyna wypełniać ślina. Wystarczy. Pomiary zakończone. Proszę przygotować się do testu funkcji motorycznych. Należy wejść na bieżnię. Badanie funkcji motorycznych. Łącze osobiste. Ostatnio nie skończyło się to dobrze. Wolny marsz. Nie, to nie ma sensu. Badania są konieczne. Chyba nie jest źle. Spróbuję szybciej. Prędkość większa o 3 jednostki. Nie mogę już dłużej. Zatrzymać bieżnię. Koniec testów na dziś. Połączenia zostały odblokowane. Można już skontaktować się z Ziemią. Cześć. Dawno się nie odzywałaś. Słuchaj, jestem w paskudnym miejscu. Jest mi źle. To rzuć wszystko w diabło i wracaj. To nie takie proste. Nie, jest pięknym słowem. Powinnaś używać go częściej. Vi, przepraszam cię, Mitch się wkurza. Zadzwonię później. Jak się masz? Chyba ja powinienem zadać to pytanie. Pozbyłam się biochipu. Arasaka? Tak. Siedzę na ich stacji orbitalnej. Zgłoś się do mnie po powrocie. Będziesz potrzebowała solidnego przeglądu. Co słychać u Misty? Po twoim odejściu pojechała na długie wakacje do rodziny. Dostałem od niej kartkę z Warszawy, z białym niedźwiedziem. Pozdrów ją, jak wróci. Sama ją pozdrowisz. Nie czuję się najlepiej. I co mam niby z tym zrobić na odległość? W zasadzie... chciałam tylko pogadać. A znamy się nie od dzisiaj, wiesz, że nie jestem w tym dobry. A Misty wyjechała. Co mam zrobić? Pozbierać się i podjąć jakąś decyzję. Już kiedyś pokazałaś, że potrafisz. Dzięki za radę, Wiktor. Tak zrobię.
test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. Zaostrzenie konfliktu zbiegło się z przejęciem sterów firmy przez Yorinobu Arasakę, który oskarżył Militech o zabójstwo ojca. Oskarżenia pogorszyły relacje firm. Do nieoczekiwanej zmiany doszło tuż po powrocie Saburo Arasaki, który to powrót przełożył się na odprężenie w relacjach między megakorporacjami. Kiezoku wa chikara nai. Arasaka sha no kihon rinen desu. Musuko no Yorinobu wa kono kotoba o wasure. 焦って変化を求めすぎました。私が敵味方両者に説き続けてきた教訓。完璧なものを変える必要はない。これが真理なのです。以上となります。 Saburo Arasaka i obecna prezydent NUSA Rosalind Myers spotkają się, by opracować koncepcję zmierzającą ku trwałemu pokojowi. Już dziś, w geście dobrej woli ze strony korporacji Arasaka, jej szef zdecydował o wycofaniu z Night City grupy 15 ciężkich pojazdów opancerzonych. Jak długo jeszcze będą ciągnęły się badania? Musimy mieć dokładne pomiary. Mam już tego dość. Test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. Proszę usiąść na łóżku. Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Szybko i bez zastanowienia. Lojalność. Ja. Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Szybko i bez zastanowienia. Człowieczeństwo. Ja. Należy wejść na bieżnię. Szybko i bez zastanowienia. Vi. Chcę rozmawiać z Hanako Arasaku. Test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. Kurwa! Dosyć tego! Nienawidzę tego miejsca! Nie spodziewałam się ciebie tutaj. Życie czasami zaskakuje. Ktoś powinien zająć się tym bałaganem. Czego chcesz?
poprosili mnie, żebym z tobą porozmawiał. Dobrze. To co masz mi do powiedzenia? Przynoszę złe wieści. Posłuchaj. Operacja się udała. Biochip został usunięty. Jednak spustoszenia dokonane w organizmie są ogromne. Sięgają aż do struktury DNA i przypominają objawy choroby popromiennej. Niestety są również letalne. Kurwa. Jest fatalnie, ale nie poddaliśmy się. Nie wyczerpaliśmy jeszcze wszystkich możliwości. Są jakieś inne możliwości? Miałam już jedną operację. Arasaka potrafi oszukać śmierć. Z twojej strony potrzebna jest tylko odrobina zaufania. Już raz wam zaufałam. Nigdzie mnie to nie doprowadziło. Możesz dołączyć do programu Secure Your Soul. Twoje ciało do niczego się już nie nadaje, musisz je porzucić. Stworzymy engram twojego umysłu i przechowamy go w Mikoshi. Dlaczego nie mogę dostać nowego ciała? Nie wiemy, jak rozwiązać problem kompatybilności. A przypadek Saburo Arasaki? Ty nie masz córki i nie dysponujesz prywatną kliniką skupioną tylko na twoim przypadku. Czyli mam trafić do więzienia dusz Arasaki zdana na łaskę korporacji. Nawet nie muszę pytać, gdzie tkwi haczyk. Uczciwość układu gwarantuje umowa. Musisz ją tylko podpisać, jeśli chcesz żyć. Engram nie ma statusu osoby, zatem dokument jest zrzeczeniem się prawa własności. Tymczasowo rzecz jasna. Nie chcę stać się własnością Arasaki. Klienci programu to sami znani i wpływowi ludzie. Żaden z nich jeszcze się nie skarżył. A jeśli się nie zgodzę? Twoje rzeczy są już spakowane. Prom zabierze cię na ziemię. Umrzesz tam przed nadejściem zimy. Wiem, to nie jest łatwa decyzja. Zastanów się dobrze. Już postanowiłam. Wracam na ziemię. Umrzesz tam. Żegnaj, Halman. Oferta była do dupy, ale dałeś mi coś lepszego. Co takiego? Dotąd śmierć była dla mnie koniecznością. Ty sprawiłeś, że mogłam ją przyjąć na własnych zasadach.
Armia z kosmosu taka ładna, jak mówią, czy to kolejne kłamstwo? Słuchaj, pamiętaj, że twoje wszczepy zostały zrobione z myślą o ziemskim przyciąganiu, więc na orbicie mogą się dziwnie zachowywać. Chcę przez to powiedzieć, żebyś nie ignorowała okienek z komunikatami o awariach, okej? A jak wrócisz, znaczy, jeśli wrócisz, zrobię ci porządny przegląd ze zniżką dla starych klientów. Trzymaj się, Wi. Hej, Wi. Zastanawiam się, co u ciebie słychać. Pewno się nie słyszałyśmy. Jesteś jeszcze w ogóle w Night City? Ja ciągle myślę o tym, żeby wyjechać i ciągle tu siedzę. To miasto jest jak jakiś jebany magnes, co? Jeśli raz do niego przyjedziesz, już go nie opuścisz. Jak Evelyn. Uważaj na siebie, dobra? I odezwij się czasem. Pa. Hej, Wi. To ja, Palom. Pamiętasz? Ta od auta. Słuchaj, nie masz może jakiejś wpuchy? Nie jestem wybredna, wezmę wszystko. Byle byłaby z tego jakaś kasa. Jeśli masz coś, albo znasz kogoś, kto by miał, dawaj znać, okej? Będę wdzięczna. No, to tyle. Trzymaj się i do następnego. Hej, Wi. Z tej strony Sol. Słyszałem, że w Night City miała miejsce jakaś grubsza akcja, w której grałaś pierwsze skrzypce. Nie wiem, na czym stanęło, co się z tobą dzieje, ale gdybyś potrzebowała schronienia, to wiedz, że nasz obóz stoi przed tobą otworem. Pamiętam o wszystkim, co dla nas zrobiłaś. Pamiętam, że zawdzięczam ci życie i jestem gotów spłacić ten dług. Szerokiej drogi, Wi. Hej, Wi, słyszysz mnie? Nagrywasz się? Zastanawiamy się, kiedy tu do nas wpadniesz w odwiedziny. Moglibyśmy zrobić grilla, pościgać się, albo złożyć sąsiedzką wizytę Rafenshivą. Chcę przez to powiedzieć, no, że równo z ciebie babka, Wi. Nie wiem, co teraz robisz, gdzie cię niesie. Ale pamiętaj, że masz na Badlandach przyjaciół. Trzymaj się, Wi. Jestem pod wrażeniem, Wi. Kiedy powiedziałaś, że zamierzasz odbić Hellmana, byłam pewna, że skończysz w czarnym worku, ale udało ci się. Rzadko się mylę co do ludzi i ich możliwości. Jestem ciekawa, na co cię jeszcze stać. Gdybyś szukała kolejnej roboty, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Witaj, Wi. Zostało ci niecałe pół roku życia. Nie wiem, jak planujesz spędzić ten czas. Może chcesz go poświęcić na przyjemności, może na rozmyślania. A może chcesz robić to, co robiłaś do tej pory. Jeśli tak, mój ojciec i ja chętnie skorzystamy z twoich usług. Cena nie gra roli. Te 6 miesięcy minie szybko. Szybciej, niż ci się wydaje. Szkoda byłoby je zmarnować. Hej, Wi. Połączenia orbitowe są drogie jak cholera, więc przejdę od razu do rzeczy. Byłam ciekawa, co u ciebie, więc postawiłam szybko tarota i... Ojej. Błazen, księżyc, kapłanka... To nie są dobre karty. Patrz swoim nowym kumplom na ręce, Wi. Dobrze ci radzę.
ちろんです。わかりました。Szczególną ostrożność podczas korzystania z datatermów. W trakcie rutynowej kontroli okazało się, że wiele stacji było zawirusowanych.
Eksperci policyjni uczulają, że złośliwe oprogramowanie może doprowadzić do poważnych awarii szczepów, a w skrajnych sytuacjach do śmierci. Would you read?